Dzień dobry Państwu, witam. Chyba jestem już widoczny, zatem zaczynam swój dzisiejszy webinar. Proszę Państwa, chciałem Państwu dzisiaj przedstawić temat chorób infekcyjnych, które się toczą w układzie oddechowym. To jest temat bardzo aktualny, zważywszy na to, co jest na zewnątrz. Moja branżacja też już taka sweterkowa. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć o tym, że no głównym jednak takim nurtem leczenia w przypadku, moim zdaniem przynajmniej w przypadku chorób infekcyjnych górny układu oddechowego jest fitoterapia, a nie farmakoterapia. Podobne zdanie ma Światowa Organizacja Zdrowia. WHO rekomenduje implementację naturalnych metod do leczenia, do łączenia tych naturalnych metod z metodami, z lekami syntetycznymi. To się jakby już w strategii pojawiło, Traditional Medical Strategy WHO w 2014-2023, czyli ona się kończy jakby w tym roku. Oni wdrażali w całym świecie te wszystkie działania, które powinny być i powinniśmy właśnie iść w kierunku tego typu połączenia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że większość chorób infekcyjnych, które się toczą w naszym układzie oddechowym, to są choroby, które mają swoją przyczynę w infekcji wirusowej. Natomiast infekcja wirusowa jest średnio skutecznie leczona lekami antywirusowymi, natomiast dość dobrze leczona jest z użyciem naturalnych metod. A taką dominującą i najważniejszą kwestią, jaką należy tutaj brać pod uwagę, to jest oczywiście stymulacja odporności. Odporność to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o kwestie związane z prewencją oraz leczeniem chorób infekcyjnych układu oddechowego. Proszę Państwa, tutaj mamy kolejną kwestię, czyli co na tą odporność ma wpływ. Na odporność ma, proszę Państwa, wpływ przede wszystkim styl życia, a więc zła dieta ma negatywny wpływ na odporność. Tytoń ma negatywny wpływ na odporność. Smog, to co niestety pewnie będzie nam tutaj za jakiś niedługi czas towarzyszyć. Farmakoterapia, zwłaszcza mam tu na myśli antybiotykoterapię, będę jeszcze o tym wspominał w trakcie mojego wystąpienia, ale też leki inne, które na przykład uszkadzają naszą florę jelitową, bo to nie tylko antybiotyki uszkadzają florę jelitową, oraz proszę Państwa stres. Stres się plasuje w zasadzie w tej chwili w czołówce naszych problemów zdrowotnych. Stres napędza przeróżne choroby, ale jako że stres hamuje odporność, to on najczęściej pobudza, no w naszym ujęciu tutaj musi brać Pan pod uwagę jako przyczyna infekcyjnych chorób właśnie układu oddechowego. Ja miałem odrębne wystąpienie dotyczące układu odpornościowego, zatem nie będę już się wgłębiał za bardzo w tą kwestię, tylko tak w telegraficznym skrócie Państwu powiem, co tutaj jest bardzo ważne. No ważne jest tworzenie barier, czyli stosowanie ziół o działaniu mukolitycznym, wyksztucznym. Te zioła tutaj są przedstawione, są receptury ziołowe, które my wykorzystujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, czyli tworzenie barier, czyli tworzenie takiego filtru, takiego tą barierą w układzie oddechowym są przede wszystkim wilgotne błony śluzowe. Wilgotne błony śluzowe to jest coś, co wyłapuje drobiny, których są bakterie, wirusy, grzyby, cząsteczki smogu i jest bardzo ważne, aby ten nasz układ oddechowy, gardło, tchawica, oskrzeliki, aby one były wilgotne, aby tam się osadzało, bo tam w tym układzie oddechowym pracuje nabłonek migawkowy, nabłonek, który wyrzuca z naszego organizmu te substancje, które są dla nas toksyczne, niebezpieczne, które powodują infekcje i tego typu działania
migawkowego układu, migawkowego nabłonka, powoduje, że śluz jest wydalany, wyrzucany z naszego organizmu poprzez odkrztuszanie, poprzez kaszel. Kaszel jest bardzo ważnym elementem układu odpornościowego, proszę Państwa. My przez kaszel eliminujemy z naszego organizmu substancje niepotrzebne, złe, toksyczne. Więc trzeba ten nabłonek migawkowy, po pierwsze, utrzymywać w dobrym stanie. W jaki sposób? Po pierwsze, nawilżać go, czyli powietrze powinno być wilgotne w naszym otoczeniu. Kaloryfery temu nie służą, klimatyzacja temu nie służy. Zatem musimy mieć to powietrze wilgotne, z różnymi metodami można stosować, ja będę się rozgłębiał, Państwo wiecie dokładnie albo niedokładnie, ale wiecie jak to zrobić. Natomiast my możemy zastosować tutaj zioła, które będą działały mukolitycznie, czyli zwiększać ilość tego śluzu, który w nabłonku migawkowym jest tą substancją, której osadzają się toksyczne drobiny pyłu, czy też bakterie i wirusy. I tutaj macie Państwo przykład takiej mieszanki ziołowej, kilku mieszanek ziołowych. Pierwsza tutaj, prawda, jest widoczna na tym ekranie. Babka lancetowata, lukrecja, lipa, tymianek, mięta, malina. One wszystkie działają wykrztusznie, przeciwzapalnie, będę opisywał tą mieszankę. Też chciałem Państwu powiedzieć, że żeby leczyć skutecznie choroby układu oddechowego, nie trzeba się strasznie wieloma narzędziami terapeutycznymi posługiwać. Możemy wykorzystać do tego naprawdę kilka receptur. Na palcach jednej ręki można te receptury zmieścić i one nam będą hamowały rozwój, czy też leczyły naprawdę bardzo wiele schorzeń. Bardzo wiele schorzeń. Które nam grożą. Pod spodem jest taka wersja nalewkowa tej receptury. Babka, lipa, lukrecja, mięta, tymianek. One po prostu, ta wersja nalewkowa jest dla tych, którzy nie lubią parzenia ziół. Czasami ja łączę jedno i drugie. Jedną i drugą recepturę. Na początku, zwłaszcza infekcji, to ja tam się nie sertolę, tylko daję wysokie dawki tych leków i one wtedy skutecznie działają. No i oczywiście poza tworzeniem barier musimy patrzeć też na działanie immunostymulujące i co nas immunostymuluje. No i immunostymulację wykazujemy w przypadku obecności pyłku pszczelego, pyłek pszczeli, propolis, miąższ aloesu. To jest też taka receptura, którą my stosujemy. Około 15 dni się ją stosuje, potem robi się 2-3 tygodnie. Nie przerwi, znowu można stosować. To jest często przez nas rekomendowana receptura. I druga receptura to miód pszczeli, o którym będziemy jeszcze tutaj wspominać, jeżówka purpurowa, no kardynalna substancja, kardynalny surowiec o działaniu immunostymulującym, ekstrakt z melisy, rumianku oraz owoc róży. Taka receptura to jest druga. Też często łączymy ze sobą te dwa preparaty i stosujemy je dla immunostymulacji. Proszę Państwa, ważnym elementem oczywiście jest dieta w immunostymulacji, dlatego że zły stan flory jelitowej powoduje, iż nasza odporność jest na niskim poziomie. Zatem warto wzbogacić dietę przede wszystkim o produkty błonnikowe, wysokobłonnikowe. I tutaj receptura taka, którą my stosujemy w naszym centrum, że jest taki proszek do łączenia z wodą, bakterie prebiotyczne, łupina nasienna babki jajowatej, błonnik zasion owsa oraz inulina scykoryś, naturalna substancja. One wszystkie działają probiotycznie i prebiotycznie. Probiotycznie, przypominam, to bakterie, które są dobroczynne w naszych jelitach i prebiotyki to taka karma, w cudzysłowie, dla tych bakterii, żeby one wzrastały, te, które chcemy. Oczywiście możemy, modyfikując dietę, spowodować, że albo takie szczepy, albo takie szczepy będą rosnąć. Babka jajowata, owiec, ocykoria, to są substancje, które powodują, iż rosną te, które my chcemy. Ale normalna dieta, czyli wszystkie kiszonki, kiszonka pusta, ogórki, inne surowce, inne owoce, czy też warzywa kiszone, sfermentowane produkty mleczne, to wszystko jest dobre. To wszystko jest dobre, to wszystko powinno być uzupełniać dietę, aby ta odporność była dobra. To jest skrót taki telegraficzny, Państwo macie tego więcej, musicie się cofnąć do ubiegłego roku. Ja tam bodajże, nie pamiętam, czy to było w listopadzie czy w październiku, o tym mówiłem. Proszę Państwa, i teraz już idziemy do surowców zielarskich, które działają na układ oddechowy terapeutycznie i zaczniemy od korzenia prawoślazu. Korzeń prawoślazu to jest substancja, która zarówno działa w prewencji, bo ona powoduje przede wszystkim działanie takie zwiększające
zwiększające wydzielanie śluzu w naszym przewodzie układzie oddechowym, a to ma kardynalne znaczenie, ale działa też przeciwzapalnie, działa immunostymulująco, bo podwyższa aktywność fagocytarną, czyli żerną naszych komórek, hamuje odruch kaszlowy, działa wykrztuśnie, łagodzi stan zapalny błon śluzowych w obrębie układu oddechowego, ale też pokarmowego. To jest też taka substancja, którą się często stosuje w przypadku wrzodów żołądka, stanów zapalnych błonie śluzowej żołądka, bardzo często. No, ma też lekkie, niewielkie działanie obniżające glukozę w surowicy krwi, ale to można pominąć w tych naszych dzisiejszych rozważaniach. Proszę Państwa, następny surowiec bardzo często używany, no to babka lancetowata. Liść babki lancetowatej, możemy go stosować zarówno w przypadku surowców takich suchych, czyli parzyć sobie herbatkę z babki lancetowatej, ale też jest też taki preparat farmaceutyczny jak sok z babki lancetowatej, który można łączyć z wodą i też można sok z babki lancetowatej stosować. Działa ona łagodząco na stany zapalne górnych dróg oddechowych, ale także łagodzi uszkodzenia skóry, stany zapalne w obrębie żołądka, jelit. Generalnie to jest taka gojąca substancja, znana pewnie Państwu. Zwróćcie Państwo uwagę, że ja też nie stosuję jakichś egzotycznych substancji, które się gdzieś tam przewijają w recepturach, które są złe, na przykład korzeń pelargonii afrykańskiej. To nie są złe, tylko ja staram się stosować to, co my stosujemy od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza, bo to wtedy daje Państwu też możliwość komponowania własnych receptur, własnych kompozycji. Więc babka lancetowata działa przeciwskurczowo, wykrztusznie, immunostymulująco, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i to jest taka substancja właśnie gojąca nasze błony śluzowe i skórę. To są, ja jeszcze raz przypominam Państwu, że te receptury i te obrazy, które Państwo przed sobą widzicie, to są tak zwane, my to nazwaliśmy z panem profesor Wawer, robaczkami i te robaczki są, proszę Państwa, dlatego, że to są faktycznie edukacyjna taka struktura, nazywa się mapą myśli. I my w formie map myśli stworzyliśmy około 70 surowców zielarskich, opisaliśmy w naszej książce Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Na końcu będzie ta książka pokazana. Zachęcam Państwa do zakupu tej książki. Jak ktoś chce się nauczyć ziołolecznictwa w formie szybko podjąć, to obrazki zawsze działają dużo lepiej, więc zachęcam Państwa do tego zakupu. Tutaj też są oczywiście dawkowania, już nie będę się nad tym zagłębiał, bo mamy dużo materiału. Dzisiaj w ogóle będzie długo. To już uprzedzam, niestety nie będzie krótko, jak będzie pół godziny, to się niestety pół godziny nie da tego zawrzeć, co ja Państwu chcę powiedzieć. Korzeń lukrecji, kardynalne przeciwzapalne zioło, bardzo silne działanie przeciwzapalne, zarówno w układzie oddechowym, jak i w przewodzie pokarmowym. Naprawdę czasami jestem zadziwiony i lekarze, którzy stosują preparaty na bazie lukrecji, są zadziwieni, jak skuteczna to jest substancja. Ona strasznie, bo popularna w okresie COVID-a, dlatego, że udowodniono jej działanie w kierunku infekcji wirusowych SARS-CoV-2. Tam jeszcze były inne substancje, jeszcze lepiej działające, ale to o tym powiem na końcu. Już kiedyś mówiłem, ale powtórzę, bo to warto powtórzyć. Więc lukrecja, proszę Państwa, działanie rozkurczowe, przeciwzapalne, bo to jest główny jej rdzeń działania, działanie wykrztuśne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. W przypadku lukrecji mamy pewne działania niepożądane, którymi się możemy spotkać. Ale to, proszę Państwa, gdy stosujemy wysokie dawki lukrecji. No i dlatego właśnie najlepsze są mieszanki ziołowe. Dlatego właśnie trzeba stosować nie pojedyncze surowce zielarskie, bo istotą ziołolecznictwa jest stosowanie mieszanek. Mieszanek, które już ktoś długo stosował. Szanujcie tradycje w przypadku ziołolecznictwa. Naprawdę, jeżeli coś jest długo na rynku, ktoś to stosuje bardzo długi czas, to najprawdopodobniej taka mieszanka ziołowa jest skuteczna. I na przykład my używamy w Centrum Ziołolecznictwa lukrecji, ale ona jest podawana razem z babką lancetowatą, razem z lipą, razem z tymiankiem, maliną. I wtedy możemy mniej jej użyć, bo ta synergia działania, te współdziałanie substancji czynnych, ono powoduje, że ona jest mimo wszystko skuteczna. Ale dla porządku muszę Państwu powiedzieć, że może ona powodować obniżenie poziomu potasu w surowicy krwi i to się tyczy zwłaszcza osób, które stosują leki zmniejszające poziom potasu, np. moczopędne. Tutaj trzeba o tym pamiętać, więc jeżeli ktoś bierze, na przykład się intensywnie odwadnia, to powinien jednak kontrolować poziom potasu, stosując lukrecję. To głównie o to chodzi. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, no nie stosuje się w przypadku całkowitej marskości wątroby.
w ostrych zapaleniach wątroby, zastojem żółci zwłaszcza, gdy ktoś ma ciężką niewydolność nerek, no trzeba to brać pod uwagę. To nie znaczy, że na przykład ja stosuję lukrecję u osób, które mają dializowanie, ale trzeba to brać pod uwagę, bo tutaj są wahania elektrolitów, głównie chodzi o potas. Także zachęcam Państwa do lukrecji, bo jest bardzo, bardzo dobrą surowcą, substancją zielarską. Dawkowanie w pojedynczego surowca to jest 5 do 15 gramów, to jest bardzo dużo. Natomiast w przypadku tego, ile my używamy 2 gramy do 3 gramów na dobę i ona działa dobrze. Ona działa wystarczająco, ale musi być w połączeniu z innymi surowcami. Następne zioło, no kwiat lipy, no to jest, proszę Państwa, któż nie wie o herbatce z lipy, stany zapalne, drugo oddechowe i przeziębienie, no to są dominuje tutaj lipa, ona też występuje, możemy ją, tak jak lukrecję, w postaci nalepki sobie kupić, czy w postaci, proszę Państwa, zioła suchego. To po prostu jest dostępne, możemy zaparzyć sobie z lipy herbatkę. Ona działa, proszę Państwa, przeciwzapalnie napotnie i po prostu zwiększa parowanie przez skórę, działa uspokajająco, przeciwskurczowo. Bardzo dobry surowiec zielarski dla dzieci na przykład, bo dzieci generalnie są niespokojne w czasie, gdy mają infekcję, więc to jest taka dziecięca herbatka, no i smaczna, też smaku, nie jest jakaś gorzka, nie jest taka nieprzyjemna. Lipa to kolejny. Poros islandzki, może rzadziej w Polsce stosowany surowiec zielarski, ale jednak mający duży potencjał. On ma takie działanie śluzotwórcze, zwiększa działanie śluzu, stymuluje odporność organizmu, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo. To jest taki surowiec w układzie oddechowym. On ma też swoje znaczenie w przypadku problemów żołądkowych, w stanie zapalnym, bądź śluzowej żołądkowej, albo żołądkowej. Również tam go można stosować. Nie powoduje działań niepożądanych generalnie. Owoc kopru, no rewelacyjny surowiec zielarski, proszę Państwa, jeżeli chodzi o infekcje górne dróg oddechowych, jeżeli chodzi o bóle wzdęcia, gdy po prostu to są naprawdę znakomite efekty terapeutyczne. Tutaj Państwu mam taki przepis. Owoc kopru, my używamy owoc kopru, proszę Państwa, w różny sposób, bo i w mieszankach ziołowych, ale też używamy olejku koprowego. Na przykład robimy taki preparat, stosujemy taki preparat, który ma w sobie miód i olejek koprowy oraz ekstrakt prawoślazu. Ale można nawet sam, bo ekstrakt prawoślazu pewnie nie jest tak łatwo dostępny, natomiast łatwo dostępny jest olejek koprowy i na przykład taki słoiczek 200 ml, tam jest 250 gram miodu wchodzi, możecie Państwo sobie zrobić taką recepturę ziołową, to dzieci bardzo lubią, bo to ma bardzo przyjemny smak, że do tego słoiczka lekko rozgrzejecie ten miód, mówię lekko, to do takiego 30 stopni, 30-35 stopni, on się zrobi płynny i do tego słoiczka wkropcie sobie 4 do 5 kropli olejku koprowego i powstanie taka substancja, która nazywa się miodem koprowym. To jest bardzo skuteczna substancja do leczenia problemów czy bólów brzuszka, wzdęć, czy też infekcji górnych dróg oddechowych, czy też dolnych, całego układu oddechowego. I to się świetnie sprawdza. Ten miód koprowy to jest taka standardowa i często stosowana w medycynie, w ziołolecznictwie niemieckim substancja. On też powoduje działanie zwiększające wydzielanie pokarmu u matki karmiącej, więc to jest jedna z koper, anyż i kminek. To takie trzy podstawowe substancje, które się stosuje w postaci naparu. Mamy to piją i mają więcej pokarmu. No teraz się oczywiście krąży już tam, słyszymy jakieś informacje z Europy, idą z Komisji Europejskiej, że tam z Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, że tutaj trzeba ostrożnie z koprem. No proszę Państwa, historia stosowania setki lat, jak nie tysiące. Teraz wymyślają jakieś tam cuda. No widać ten koper musiał komuś nałożyć jakieś interesy, bo się, że tak powiem, ruszyły gremia unijne, tak zwanych ekspertów,
Zobaczymy, co z tego będzie. No musimy bronić naturalnej medycyny. Niestety zakusy są cały czas. Na szczęście duża grupa naukowców, w tym naukowców polskich, jest warta i gotowa. No musimy po prostu chronić naszą wolność wyboru, nasze możliwości do stosowania naturalnych metod, bo niestety wilk ryczący krąży. Proszę Państwa, więc koper, znakomita substancja o bardzo szerokim spektrum działania, można go użyć w różnych konstelacjach, zarówno on, jak i olejek koprowy może być stosowany. Proszę Państwa, pyłek pszczeli, produkty pszczele, no to też znakomite substancje o działaniu naturalnym. Pyłek pszczeli, pamiętam jak w latach, jeszcze w czasach studenckich, w 1991 roku słuchałem wykładów pani doktor Jadwigi Górnickiej, taka ikona naturalnej medycyny w Polsce. Pani doktor zawsze preferowała stosowanie pyłku pszczelego. Mówi tak, stosujcie go kobiety w ciąży, on znakomicie uzupełnia substancje, których wam brakuje, których potrzebujecie w ciąży, potrzebuje wasze dziecko. Także pyłek pszczeli, tylko pamiętajcie Państwo, pyłek pszczeli nie w postaci obnóży, nie w postaci tych kuleczek, które się w sklepie żelazkim stosuje. Jak te kuleczki stosujecie, to nie sauté, nie łyżeczką do ust, tylko 12 godzin w wodzie, zamieszać i wypić. Ewentualnie stosować mikroinzaty. My używamy na przykład w naszym Centrum Żywności swoje preparaty w kapsułkach z pyłkiem pszczelim, propolisem i czasami aloesem i wtedy on jest zmikroinzowany, czyli jest bardzo rozdrobniony, jest taką substancją, dobrze przyswajalną, łatwo chłanialną. Pyłek pszczeli, proszę Państwa, powoduje wzrost odporności na zakażenia, przeciwbakteryjne, między innymi w stosunku do gronkowca, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Proszę Państwa, są naprawdę z grubej rury bakterie, a jednak pyłek pszczeli sobie potrafi z nimi poradzić. Działa przeciwzapalnie, jest też skuteczne działanie prebiotyczne wykazuje, czyli powoduje powstawanie dobrych, dobroczynnych bakterii. To tak bardzo w telegraficznym skrócie o tym pyłku. Proszę Państwa, tutaj jedna z takich badań pokazujących, że on ma taką troszkę bardzo, bardzo skuteczne działanie. Tu jest błąd, przepraszam bardzo, nie wiem dlaczego on się tu wkradł ten błąd, bo tu nie powinien być pyłek pszczeli, tylko propolis. Tu propolis powinien być, tu jest błąd, proszę Państwa, proszę pamiętać, podkreślam, błąd jest w nazwie, nie pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli był tu opisywany, tu jest propolis, no coś tu się nam... Fiochliki działają i ten pyłek pszczeli, tu powinno być propolis napisane. I rzeczywiście te badania są pokazane w kierunku propolisu. Profesor Kędzia i pani magister Elżbieta Hołderna-Kędzia zbadali, udowodnili, że pyłek, że propolis jest w stanie działać w stosunku do 630 szczepów bakterii, które się najczęściej lokalizują w naszych stanach zapalnych, jamy ustnej czy jamy brzusznej. No bardzo silny, naturalny antybiotyk i warto o tym pamiętać. Proszę Państwa, skuteczność na poziomie 70-80%, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo skuteczny. Tu jest przykład propolisu działania na proszę Państwa, chorobę przeziębieniową, na rinowirusy i zwróćcie Państwo uwagę, redukcja infekcji, długości trwania infekcji 2,5 raza, więc naprawdę propolis, jeżeli ktoś jest uczulony, to powinien bezwzględnie go stosować. My go używamy, czy w postaci kapsułkowej, mamy wtedy go preparaty z proszkiem, z pyłkiem pszczelim i aloesem, z samym pyłkiem pszczelim. Łączymy go z miodem i propolisem i taki miód propolisowo-pyłkowy też bardzo fajnie działa. To jest popularny środek w sklepach zielarskich. Państwo możecie, ojciec Grzegorz już powiadał, żeby sobie dzieci nabrały taką łyżeczkę i potem lizały jak lizaka. On jest taki troszkę już, jak się skrystalizuje, to jest taki bardziej zestalony, więc trudno go tak zlizywać, ale takie zlizywanie powoduje rewelacyjne efekty w obrębie układu oddechowego, gardła, bo tam jest też miód, a miód, będziemy o tym miodzie mówić, w roztworze wodnym działa dużo lepiej. Zatem taki też sposób też domowy można zrobić, połączyć pyłek pszczeli, połączyć, zmielić go, chociaż młynkiem do kawy, ekstrakt z propolisu dodać, połączyć to z miodem, mieć takie coś w domu. To jest naprawdę bardzo proste, możecie sami sobie zrobić. Możecie też kupić w sklepach zielarskich, one tam są dostępne. Ale propolis, rewelacja. Kolejna sprawa, miód.
Miód wydaje się niektórym jako substancję do słodzenia, natomiast nie, miód to jest po prostu fenomenalny lek. Ja tu kiedyś pokazywałem Państwu taką książkę profesora Kędzi i pani magister Elżbiety Hołderna-Kędzia, gdzie jest 380 stron zebranych i tam jest tylko i wyłącznie badania na temat roli miodu w chorobach wewnętrznych. Czyli naprawdę no, ogrom tych badań jest na temat, on jest immunostymulatorem, on działa przeciw metalom ciężkim razem z pyłkiem pszczelim. Po prostu nie ma kierunku, w którym by miód nie działał korzystnie. Oczywiście nie gotujemy miodu, możemy go lekko podgrzać, ale do temperatury 40 stopni, albo krótko do wyższej, jakby dajemy do herbaty, bo on tak szybko się nie dezaktywuje. Działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające pobudza błony śluzowe do wydzielania śluzu, czyli to, co Państwu mówiłem na początku. Błony śluzowe muszą być wilgotne, muszą wyłapywać te wirusy, te bakterie, te grzyby. Generuje łatwiejsze odchrztuszanie wydzielni odskrzelowej. No to wszystko po prostu znakomicie działa. Aktywizuje komórki żerne, więc działa immunostymulująco. To też nie jest takie częste działanie. Kolejna sprawa. Tu jest taka ciekawa rzecz i proszę Państwa o uwagę, dlatego że są jakby niejasności, czy miód działa lepiej w roztworze wodnym, jak się go stosuje, czy jak się go stosuje w sauté, czyli na przykład na kanapce albo łyżeczką do ustnie. Lepiej działa ten, który jest podawany sauté, czyli łyżeczką do ustnie, bo wtedy wszystkie składniki miodu są reprezentowane i wszystkie składniki miodu możemy sobie podać. Bo jak wlejemy go do szklanki, znaczy rozpuścimy go w wodzie i tam włożymy albo w herbacie te dwie łyżeczki miodu załóżmy, to wtedy mamy taką sytuację, że jak wypijemy, to na ściankach zostaną substancje rozpuszczone w tłuszczach, bo w miodzie są różne substancje. Taki, jakbyście wlali bulion do, czy rosół, może bulion może być też warzywny, do szklanki i go wylali, wypili, to zostaje taka warstewka. No i to właśnie taki tłuszcz. I to właśnie może być. Dlatego lepiej go stosować w sauté. Ale uwaga, nie w przypadku chorób infekcyjnych górnych dróg oddechowych. Dlatego, że roztwór wodny miodu stosowany w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych powoduje, że on działa dużo silniej. My mamy dużo lepsze efekty terapeutyczne. My mamy wtedy nawet 6 do 200 razy, w zależności od jakich jeszcze bakterii weźmiemy pod uwagę, siłę działania. On po prostu działa bakteriobójczo. Dlaczego? Dlatego, że po rozpuszczeniu miodu w wodzie powstaje w niej nadtlenek wodoru, czyli woda utleniona. No nie w takiej ilości jak w butelce wody utlenionej, ale wystarczająco dużej, aby bakterie zabić. Także taki miód działa dużo lepiej, jak się go rozpuści w wodzie. Ale w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, bo w przypadku innych chorób lepiej go podać sauté. I jak już wspomniałem, jeszcze raz powtarzam, on upłynnia wydzielinę odskrzelową, działa wykrztuśnie. To jest bardzo skuteczny środek, zarówno w układzie oddechowym górnych dróg oddechowych, czyli gardło, ale także w zapaleniu płuc, czy zapaleniu odskrzeli. Proszę Państwa, kolejna sprawa, to miód jest rekomendowany w przypadku dzieci, ale dzieci, które mają 2 lata od drugiego roku życia, dlatego proszę Państwa, że w pierwszym roku jest niezalecany, dlatego że trzeba to rozważyć, no nie? O co chodzi z tym miodem? Miód to nie jest sterylna substancja. Natomiast dzieci mają w pierwszych kilku latach życia, ich flora jelitowa się buduje. Budowanie flory jelitowej musi się odbyć od określonych bakterii. I nie jest czasami dobre, gdy na przykład podamy dziecku florę bakteryjną, która znajduje się w miodzie, bo ona może sobie jej przewodopokarmowe nie poradzić po prostu. Zatem jest taki konsensus, który mówi, że no w pierwszym roku życia nie, ale już w drugim to powinno się stosować i to właśnie ten konsensus, który Państwu tu przedstawiam. Tutaj są dawki właśnie podane tego
tego miodu, w jakich ilościach powinien być podawany, w zależności od wieku dziecka. Chodzi o dawkę jednorazową, taki dawek może być 3-4 razy dziennie podawany. I kolejna sprawa, proszę Państwa, bo mi to przyleciało coś, olejki eteryczne. Olejki eteryczne, proszę Państwa, to jest kolejna grupa naturalnych produktów, które mogą być stosowane jako profilaktyka i leczenie chorób infekcyjnych dróg oddechowych. Tutaj jest bardzo taka dla nas istotna informacja, że należałoby, musimy tą kompozycję olejkową, jak ją na przykład stosujemy, załóżmy, nie wiem, mamy kominek aromaterapeutyczny, albo mamy te takie wiszące na kaloryferach czasami takie wieszaczki, które tam mają nawilżać powietrze. No, możemy tam wkropić takie olejki eteryczne. Ale proszę Państwa, no muszą to być olejki eteryczne, które nam pasują, muszą nam się podobać, że smak, ten zapach musi być dla nas korzystny. Musimy się nie katować tym zapachem. Ktoś mówi, Boże, muszę to, bo jak inny stosuję, to nie będzie efektu. Ja tu Państwa chciałem uspokoić, dlatego że olejki eteryczne mają pewne substancje, często w nich występują. A to są przede wszystkim takie substancje jak tymol, eugenol, karwakrol i aldehyd cynamonowy. To są najsilniejsze substancje przeciwdrobnoustrojowe i jeżeli one są w tych olejkach eterycznych, to, a są bardzo wielu, to ten olejek będzie działał korzystnie. My stosujemy na przykład, jak zalecałem pacjentom do aromatoterapii taki preparat, to mamy taki preparat, który może być stosowany też na skórę. Używamy takiego, że on jest rozcieńczony, tam jest rozcieńczone olejki eteryczne, bo uwaga, nie wolno czystych olejków stosować na skórę, bo sobie zrobimy oparzenie. Olejki mogą alergizować, to są silne alergeny, to naturalne produkty, więc tutaj trzeba rozcieńczyć. Więc tu mamy taką recepturę, eukaliptusowy olejek, miętowy, cytrynowy, cynamonowy, goździkowy, granatowy, lawendowy. Bardzo ładnie pachnie, przynajmniej w mojej opinii wielu osób. I możemy takie na przykład dodawać sobie do naczynia z ciepłą wodą, na przykład to sporo tam można tego polać, do kąpieli, do masażu, wtedy najczęściej łączy się to z jakimś nośnikiem, olejem migdałowym, czy olejem z pestek winogron, tudzież innym. I tego typu substancja nie tylko, że zmniejsza zapotrzebowanie na infekcję, ale też działa antystresowo, a stres jest czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo infekcji oraz przy przemęczeniu fizycznym się również dobrze sprawdza. Nawet można zauważyć, że te olejki mają takie działanie trochę na ukąszenia owadów, hamujące zapach olejków eterycznych, nie przyciąga owadów, a pamiętajcie Państwo, że no kleszcze są cały rok w zasadzie już obecne w naszym środowisku i trzeba się wystrzegać. Tak więc tu taka przykładowa receptura, którą my stosujemy. Ale oczywiście olejki eteryczne mogą być też stosowane w różnych innych kompozycjach. Tutaj przechodzę już w tej chwili płynnie do, proszę Państwa, omawiania jednostek chorobowych. I tutaj, proszę Państwa, taka jednostka chorobowa jak opryszka wargowa. Opryszka wargowa występuje u nas na skutek infekcji herpes, wirusem herpes, język mi się plącze. I tutaj mamy znowu sytuację taką, że ona się nam objawia wtedy, kiedy mamy spadek odporności. Te wirusy są w naszych komórkach, trudno wyeliminować, w zasadzie no, dałoby się, no, ale czy jesteśmy skłonni zażywać acyklowir wiele, wysokie dawki wiele dni? No, jeżeli tak, no to możemy wyeliminować, ale generalnie on się zawsze gdzieś tam zalęgnie i go nie będzie można usunąć. Możemy tutaj w opryszce wargowej stosować na przykład, my mamy dwa takie podstawowe surowce, preparaty, czyli taki krem, maść taką, którą mamy, używamy, gdzie jest ekstrakt z propolisu, nagietek gojący ma własności, pamiętajcie Państwo, i olejki eteryczne z drzewa herbacianego i cytrynelowy, bądź też na przykład aerozol, który już Państwu tutaj do ustny pokazuje, ale on może być też równie dobrze podawany na czerwień wargową, czy też bezpośrednio, czy też w formie
w formie jakiegoś tam gazika, płatka tego, no, całego do demakijażu. Anysz, drzewo herbaciane, eukaliptus, tymianek, olejek szałwiowy, melisowy, goździkowy, cynamonowy, miętowy, propolis i destylat oczarowy. Oczar to taka substancja o własnościach gojących, bardzo silnie gojących, zresztą podobnie jak propolis. Propolis to nie jest tylko, proszę Państwa, działanie przeciwdrobnoustrojowe. To jest też bardzo silna substancja gojąca. To się przecież stosuje się go w różnych sytuacjach, w wrzodach żołądka. Propolis powoduje również gojenie, tylko działa na Helicobacter pylori. Więc takie dwie receptury, które my stosujemy często. I już Państwo, ten areozol się już powtarza, zwróćcie Państwo uwagę. Jeżeli mówimy o infekcjach górnodrogodechowych, to warto tutaj zróżnicować pewne rzeczy. Grypa, przeziębienie, to jednak są inne choroby, proszę Państwa. Grypa to jest taka, że tak powiem, takie przeziębienie na resorach. Ona daje w kość bardziej, no to jest gwałtowny przebieg, przede wszystkim ona się bardzo gwałtownie zaczyna. Przeziębienie raczej tak wolno narasta. To jest od razu wysoka gorączka, dreszcze. Natomiast przeziębienie, taki stan podgorączkowy, no grypa nas jednak zmusza do położenia się do łóżka. To mało kto jest w stanie przechodzić grypę, bo to jest naprawdę, człowiek się czuje bardzo źle. Ból gardła jest rzadki w przypadku grypy, natomiast w przypadku przeziębienia częsty. Katar również jest rzadki. Objawy są natomiast takie, jak męczący kaszel, ból w klatce piersiowej, ból głowy, dreszcze. Tu w przypadku przeziębienia raczej kaszel mokry, raczej zatkany nos, bóle w okolicy czoła bądź pod oczami, to są bóle zatok. Generalnie objawy są mniej nasilone. No i przeziębienie kończy się niczym, natomiast znaczy niczym, no chyba się powikła zapaleniem skrzeli. Natomiast grypa może się niestety wikłać różnymi bardzo poważnymi schorzeniami i też różnymi uszkodzeniami organizmu. To się niestety może zdarzyć. Więc grypa jest niebezpieczna. Proszę Państwa, teraz trzeba nam wiedzieć, że w przypadku infekcji dróg oddechowych, nie, każdej innej infekcji, drugomoczowej i tak dalej, więc po prostu ja uważam, że decyzja o dopuszczeniu pewnych leków antybiotycznych do sprzedaży bez recepty w Polsce, no była jakaś w ogóle paranoiczna. Chodzi mi o, nie będę tu reklamował niczego, ale chodzi mi o taki lek, który się stosuje, który był z przepisu lekarza, a teraz jest dostępny powszechnie na układ moczowy. Ludzie oczywiście się uodparniają, te bakterie się uodparniają i mamy problem. W 2022 roku, proszę Państwa, opublikowany jest taki raport w takim bardzo prestiżowym czasopiśmie Lancet, który wskazuje, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Ustępuje tylko hormon serca i udarom, ale za to przewyższa liczbę zgonów spowodowanych na przykład AIDS, czy rakiem piersi i malarią. O co chodzi? Chodzi o to, że my stosując antybiotyki wytrącamy sobie z ręki bardzo silny oręż. Bardzo silny oręż. Antybiotyki powinny być stosowane w sytuacji, kiedy trzeba je stosować, a nie można wymuszać. Niech pan da mi antybiotyk, bo ja muszę być zdrowy zaraz. No niestety tak to się bardzo często zdarza w gabinetach lekarskich, natomiast trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak sobie wytrącimy oręż poważny z ręki i bakterie się na niego uodpornią, a tak właśnie jest, to się może skończyć śmiercią. I to się kończy śmiercią. Ten raport publikowany w Lancecie jest tego dowodem. Mówię to w kontekście tego slajdu, gdzie pokazuję Państwu taką tabelę, to jest ocena prawdopodobieństwa anginy paciorkowcowej, czyli czy my mamy infekcję wirusową w naszym organizmie, czy my mamy infekcję bakteryjną. I tutaj właśnie przykład tego. Zwróćcie Państwo uwagę. Tu się zlicza pewne punkty i wtedy jest prawdopodobieństwo tej infekcji większe albo mniejsze. Jeżeli mamy temperaturę powyżej 38 stopni, brak kaszlu, powiększone węzły podżuchwowe, wysiek i obrzęk na migdałkach, można sobie w lustrze sprawdzić, czy się ma, oraz mamy, proszę Państwa, przed 15 rokiem życia, czyli jest to dzieci albo młodzi, to wtedy prawdopodobnie, że mamy wszystkie, zliczymy te punkty i mamy powyżej 4 punktów, to wtedy jest szansa, że mamy infekcję bakteryjną w około po 50%, 40-60%. Jeżeli jest tylko 2-3 punkty, to infekcja jest prawdopodobna w 10-40%. To jest bardzo ważne, bo to nam jakby kieruje
ewentualne działania terapeutyczne, czy dać antybiotyk, czy nie dać antybiotyku, czy jest angina, czy tylko zapalenie gardła, które czasami podobnie wygląda. Oczywiście mamy też wymaz, możliwość wymazu, szybki test do badania, czy to jest taka, czy inna infekcja. Niemniej jednak takie pytania mogą Państwu, sami sobie możecie sobie zadać te pytania i powiedzieć, mam czy nie mam. No już to Państwu wiele powie. Tutaj możecie się zdziwić, że tu jest minus jeden, prawda? Otóż to jest nie jest pomyłka, to jest wszystko tak ma właśnie być, bo po 45 roku życia u dorosłych ludzi bardzo rzadko już dochodzi do infekcji pasierkowcowej. Po prostu to jest głównie wirus. Co stosujemy w przypadku bólów gardła i zapalenia gardła? No najczęściej stosujemy aerozole. Aerozole, które możemy stosować w postaci takiej, jak już to Państwu podałem, gdzie propolis, gdzie oczar, gdzie olejki eteryczne. No ja nie jestem zwolennikiem stosowania cukierków na bóle gardła. Bardzo często jest to tutaj rekomendowane, takie cukiereczki słodkie. No nie, no to raczej to nie. To tutaj raz, że natężenie, stężenie tych substancji czynnych jest tam niskie. Dwa, no bo to jest smaczne, fajnie się to zjada, no ale jeżeli mamy leczyć, to niestety raczej sugerowałbym takie działania bardziej radykalne, choć naturalne oczywiście. Więc to, co już mówiłem, to bóle gardła. Jeżeli chodzi o kaszel, to jest, musicie Państwo sobie zdać sprawę z tego, że kaszel to nie jest żadna jakaś taka, to nie jest w ogóle choroba. Kaszel to jest reakcja organizmu, która ma wspomóc oczyszczanie naszego organizmu z tego, czego on nie chce. Ja już wspomniałem na początku o tym kaszlu, o tym nabłonku migawkowym, więc stosowanie leków przeciwkaszlowych, owszem, jest czasami z powodów paliatywnych, humanitarnych może, no nie paliatywne, złe, humanitarnych do zastosowania, na przykład na noc, gdy ktoś nie może się wyspać przez ten kaszel nieustanny, nocny, on albo dzieci, albo rodzice, bo to ma często, no to wtedy dać ten syrop przeciwkaszlowy, ale naprawdę nie należy z tym przesadzać, albo wręcz należy tutaj bardzo, bardzo się tego tutaj trzymać. Można go podzielić w różny sposób. Ja go podzieliłem na ostry i przewlekły. Ostry kaszel jest spowodowany odsłonięciem receptorów kaszlowych, które mamy pod śluzówką dróg oddechowych. Jeżeli mamy bardzo silny proces zapalny, to ta drażniąca wydzielina powoduje uszkodzenie nabłonka i odsłonięcie receptorów. I receptory wtedy są wrażliwe na wszystko. Na dym tytoniowy, na ciepło, na zimno, na śmiech, no na różne czynniki. Więc celem jest co? Zasłonięcie tych receptorów. Ta zasuwa ma się zasunąć. Jak? Zaraz Państwu pokażę. Kaszel przewlekły to najczęściej kaszel spływania wydzieliny w drogach oddechowych. Taki zespół zatokowo-odstrzelowy. Dlaczego zatokowo-odstrzelowy? Dlatego, że często spływa to z zatok tylną ścianą gardła do odstrzeli. Często mam na przykład alergię, która jest przewlekłą sprawą. Ona się toczy, ta alergia. Nasza błona śluzowa zatok jest przerośnięta, produkuje dużo śluzu. On spływa, on w ogóle się nadkaża, jeżeli mamy słabą odporność, spływa no i powoduje roznoszenie się infekcji po drogach oddechowych. I wtedy trzeba zadziałać troszkę inaczej, ale jeżeli bierzemy zioła, to nie inaczej. No i oczywiście są kaszle spowodowane powikłaniem lekami. Proszę pamiętać, bo to nie wszyscy o tym wiemy, ale inhibitory konwertazy angiotensyny, zwłaszcza starszej generacji, dość często wywoływały kaszel. Ja miałem pacjentkę, która przyszła do mnie kiedyś z rocznym kaszlem, wszystkie możliwe syropy, jakie były, stosowała, urozmawiała wielu laryngologów. Ja się spytałem, co ona bierze, ona powiedziała, no Enalapril. Aha, to niech pani zostawi z mnie coś innego. Kaszel przeszedł. Rok. Trwało to rok. Wszyscy skupili się na tym, cóż to za straszna infekcja u tej pani występuje. Po prostu Enalapril. Więc to trzeba o tym pamiętać. Czasami kaszel to jest efektem też refluksu żołądkowo-przewlekowego, ale zioła sobie znakomicie radzą z refluksem, jak Państwo wiecie, z moich poprzednich wystąpień. Zresztą ta mieszanka ziołowa, o której Państwu zaraz pokażę, ona, mimo że będzie na układ oddechowy, znakomicie radzi sobie również z infekcjami, z refluksem żołądkowo-przewlekowym i chorobą wrzodową, ale zaraz o tym powiem Państwu. I teraz tak, co się stosuje na kaszel z leków syntetycznych? Kodeina, dextromethorfan, okej, okay, ale u dzieci już nie powinno go stosować. Amerykańska Agencja do Spraw Leków i Żywności, czyli FDA, nie zaleca
Czyli to jest bardzo silna rekomendacja, żeby nie zaleca, aby stosować takie leki w przypadku dzieci do 2 roku życia, więc tutaj więcej szkody niż pożytku. Ja myślę, że więcej szkody i pożytku jest i w innych segmentach wiekowych, dlatego tu pamiętajcie, zioła naprawdę mogą bardzo dużo w tej kwestii. Jakie zioła? No więc takie zioła, które działają powlekająco, osłaniająco, które odbudowują dobry stan błony śluzowej. To też nie tylko zioła, chodzi o produkty pszczele, one również powodują takie działanie. Miód, pyłek, propolis. Przede wszystkim te trzy. I musimy chronić błonę śluzową. I teraz mieszanka ziołowa, którą my najczęściej stosujemy w naszych Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w przypadku infekcji dróg oddechowych. Czy górnych, czy dolnych, wszystkich obszarów. Liść babki lancetowatej, on przyspiesza gojenie przede wszystkim. Działa też przeciwskurczowo, wykrztusznie, immunostymulująco, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. Korzeń lukrecji. Drugi, przeciwzapalne, wyksztuśne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne. I patrzcie Państwo, i tak po kolei idziemy. Lipa, tymianek, mięta, pieprzowa, malina. Wszystkie one działają w różnych kierunkach. Wchodzą w sobą interakcje. No naprawdę, wierzcie mi, taka mieszanka działa. W infekcjach u dróg oddechowych naprawdę wielokrotnie była w stanie wyleczyć pacjentów. Czasami łączymy ją z takimi kroplami. Tu jest, są krople, które przyspieszają gojenie się błony śluzowej. Też babka, też lukrecja, też lipa, tymianek, mięta. Czasami ja zalecam pacjentom na początku takie wyższe dawkowanie. Ta mieszanka na przykład stosowana jest 3 razy dziennie. Do tego dodajemy jeszcze 3 razy dziennie po 2 łyżeczki. Tych kropli, one razem ze sobą bardzo dobrze współdziałają. I działają szeroko, wachlarzowo, w każdą stronę można powiedzieć. I teraz proszę Państwa, zapalenie zatok, to też jakby wchodzi w obszar tych naszych dzisiejszych rozważań. Zapalenie zatok to jest taka choroba, która czasami my nie wiemy, katar czy zapalenie zatok, jak to tutaj rozegrać, prawda? Gdzie jest ta granica? No ona jest płynna. Jak zawsze w medycynie, my nie do końca wszystko mamy takie jednoznaczne. Co tutaj? Tutaj jest taki znowu schemat. Mamy 4 rodzaje objawów i jeżeli mamy pierwszy lub drugi i któryś, prawda, z tych poniższych, czyli jeżeli mamy niedrożność nosa lub wyciek z nosa i utratę węchu lub bóle twarzoczaszki i głowy, no to możemy rozpoznać zapalenie zatok. Też nie od razu należy je leczyć antybiotykiem, proszę Państwa. Dopiero jak nie zaskutkują środki przeciwzapalne, tutaj możemy się nad tymi środkami już nawet syntetycznymi zastanawiać. I tutaj ja stosuję medycynę komplementarną, no łączę, staram się łączyć jedną z drugim. Różne narzędzia terapeutyczne posiadamy, możemy naprawdę je łączyć. I tutaj kwestia środków przeciwzapalnych. Tutaj taka mieszanka ziołowa, mieszanka, którą my stosujemy, tu jest dawka na dzień, bardzo silnie przeciwzapalne działające surowce, to także w przypadku chorób stawów się stosuje, czyli żywica kadzidłowca indyjskiego, czyli Boswellia serrata, kłącze kurkumy, kłącze imbiru, korzeń hakarośli, kora wierzby, czarny pieprz, oczywiście ekstrakty z tych roślin, one działają bardzo przeciwzapalnie, bardzo korzystnie hamują proces zapalny. I do tego trzeba dodać jakieś preparaty, które działają rozrzedzająco na wydzielinę. I tutaj macie Państwo właśnie te dwa wspomniane mieszanki, ta mieszanka i te krople, które można ze sobą łączyć. No i oczywiście zapalenie zatok trzeba pamiętać o tym, żeby zastymulować odporność. Bo jeżeli mamy zapalenie zatok, to świadczy już o tym, że coś tą infekcję wpuściło głębiej. Jeżeli wróg dostał się do wnętrza naszego organizmu, a nie na nos czy gardło, to znaczy się, że odporność jest kiepska. To jest jeden ze stygmatów, z objawów, które sugerują, że mamy odporność słabą. Infekcja przeszła, powikłała się. Gdybyśmy mieli silną odporność, to by się nie powikłało. Zatem pamiętajcie o odporności. Mówiłem o tym już na początku, mówiłem dużo przed paroma miesiącami. Proszę sobie sięgnąć do tych materiałów, ale zalecam zawsze po swoim pacjentom, weźcie sobie stymulację, zróbcie przełom września i października.
i przełom lutego i marca. I to w dużej mierze wystarcza do tego, żeby nie zachorować. Proszę Państwa, i oczywiście kolejna sprawa to sprawa, tutaj jeszcze jest kwestia, tak, to, bo to było w przypadku zapalenia zatok, to z tym, ale to też, to nie tylko stosujemy tę mieszankę w przypadku zapalenia zatok, ale także taką mieszankę stosujemy w przypadku bardzo poważnych schorzeń układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, to również. Stosujemy wtedy tak, to zestawienie, czyli przeciwzapalne i wyksztuczne. Oczywiście, gdy to jest zapalenie płuc, to wtedy no, należy włączyć antybiotyk. Przy zapaleniu oskrzeli tutaj można się temu przyglądać, obserwować i niekoniecznie trzeba dać antybiotyk, ale proszę Państwa, o tym decyduje lekarz. Zresztą zawsze Państwa do lekarza odsyłam. Pamiętajcie, no lekarz wie więcej. Lekarz wie więcej i idźcie, niech Was posłucha i wtedy, w sensie słuchania słuchawką, nie tylko słuchania to, co chcecie powiedzieć. I niech Wam spojrzy do gardła. No, lekarz popatrzy i on wie więcej. Także korzystajcie. To, co ja mówię, no to jest tylko taka edukacyjna forma. No ja nie widzę Państwa, więc nie jestem w stanie, nawet jak rady udzielam na forum, bo tutaj będą komentarze, pytania, to też są tylko moje dywagacje, ale no niestety nie mam pacjenta przed sobą. Ja teraz po COVID-zie to, co kiedyś wydawało się linią myślenia, czyli leczenie bez widzenia pacjenta, stało się jakby normą te teleporady. Natomiast no jednak no nic nie odda tego, gdy się pacjenta widzi. To jest zupełnie inna jakość. No, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o czarnuszce. Nasiona czarnuszki siewnej, olej szczególnie z tych nasion, ma naprawdę też znakomite własności przeciwdrobnoustrojowe i to zarówno na infekcje górnych dróg oddechowych, jak i przewodu pokarmowego. Dzisiaj oczywiście też brałem tę czarnuszkę, dwie kapsułeczki takiego preparatu, którym to stosujemy w Centrum Leśnictwa i Grzegorza, dlatego że jestem alergikiem. A już to, prawda, dymy się pojawiają w powietrzu, które alergizują. No ja też mam różne alergie, więc sobie stosuję tą czarnuszkę dość często. Dlaczego? Dlatego, że ona, proszę Państwa, działa przeciwdrobnoustrojowo, przeciwrobaczo, przeciwzapalnie, alergicznie, działa też ochronnie na tkanki, na nerki, wątroba, antyoksydacyjne działanie przeciwzapalne, wzrost produkcji mucyny, czyli tej z żołądku, żeby chronić żołądek. Także naprawdę szerokie spektrum działania. Ona ma jeszcze inne własności, ale tutaj tylko wybrałem te, które Państwu powinny być, o których powinniście Państwo wiedzieć w kontekście infekcji. No i taki przykład potęgi działania czarnuszki. Ja to kiedyś Państwu już pokazywałem w jakimś moim wystąpieniu bodajże na temat alergii. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest badanie, które pokazuje, jaką siłę działania miała czarnuszka w obrębie infekcji covidowej. I no, ocaliła ona tutaj w tej grupie nie tyle zdrowie, ale życie bardzo wielu ludzi. Zatem naprawdę czarnuszka to jest potężne narzędzie terapeutyczne. I to było, zwróćcie Państwo, jaka prosta metoda. Miód plus nasiona czarnuszki. Można tak to robić nawet, do tego stopnia. Ja raczej zalecam w kapsułkach. Mamy tu taki preparat ze standaryzowanym zawartością oleju eterycznego. I naprawdę ona się sprawdza w infekcjach również. Także jak nie macie czegoś pod ręką, to popatrzcie, czy nie macie przypadkiem jakiejś tam przyprawy. No tutaj nie żałujcie, ona jest bezpieczna bardzo, także jak nie macie jakąś tam troszkę zleżaną przyprawę, to myślę, że łyżeczka plus miód będzie dobrze. Podsumowując, chciałem Państwu jeszcze raz powiedzieć, że naprawdę nie trzeba mieć jakiejś wielkiej ezoterycznej wiedzy na temat fitoterapii, żeby leczyć ziołami. Czy no może przesadziłem? Nie, no leczyć, no wspomagać leczenie przynajmniej, albo działać profilaktycznie. Możecie, znając kilka mieszanek ziołowych, jesteście w stanie wykorzystać te mieszanki ziołowe do tego, aby wspomóc sobie leczenie. Może to być forma mieszanki ziołowej, ziół do zaparzania. Mogą to być krople.
ziołowe. Może to być syrop ziołowy. Te syropy szczególnie się sprawdzają u dzieci. Może to być aerozol, który zawiera substancje naturalne ziołowe. To naprawdę wiele różnych może być tutaj substancji, które będą świetnie działać i które możemy spokojnie wykorzystać do leczenia. Tak więc naprawdę bardzo Państwa szczerze zachęcam do tego, żeby po prostu się zagłębić w fitoterapię, bo naprawdę tutaj jest po prostu coś, co możecie Państwo spokojnie zastosować i efekt terapeutyczny uzyskać. Ja już tak łypię okiem na pytania, ale jeszcze przed pytaniami chciałem Państwu podziękować za uwagę, nie zachęcić Państwa do kupna książek. Naprawdę warto, można się z nich naprawdę świetnie nauczyć fitoterapii i to będzie z korzyścią dla Państwa i dla Państwa rodziny. Nie są to pozycje drogie, są na stronach internetowych do kupienia, w internecie tego jest sporo tych kwestii. Dobrze, a teraz proszę Państwa sięgniemy do pytań. Mam je tutaj w dwóch aranżacjach. Zobaczymy, co tam mi przyszło. Co za pytania mi tu przyszły. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy się tutaj wczytać w nie. Więc tak, dzień dobry. To tam. Ja też Państwu mówię dzień dobry. Czy są jakieś pytania merytoryczne? Serduszko nawet na Pani Wisławę. Bardzo się cieszę. Co Pan sądzi na temat zioła miodunki i zioła macierzanki? Oczywiście są to bardzo, bardzo skuteczne produkty. Można je również stosować, tylko jak już Pani powiedziałem, ja jestem zwolennikiem mieszanek ziołowych. Ja jestem uczniem ojca Grzegorza Sroki. Ojciec Grzegorz zawsze sugerował stosowanie mieszanek. I więc większość takich autorytetów, które ja znam, też sugerują stosowanie mieszanek ziołowych. Także owszem, może Pani macierzanka jak najbardziej przeciwdrobnoustrojowa, świetnie działa, olejki eteryczne z macierzanki, ale jednak sugerowałbym, jeżeli mam rekomendować to proszę Panią, przede wszystkim mieszanki ziołowe. Mam od 2 miesięcy nawracające infekcje gardła i zatok. Jakim preparatem mogę wzmocnić, żeby mniej chorować? Proszę Panią, to już świadczy o tym, że Pani spadła odporność. Na pewno Pani ma niską odporność. Skoro Pani tak często choruje, to przede wszystkim stymulacja odporności. No i na przykład, ja może sięgnę tutaj, gdzieś mi się tutaj nie... Momencik, bo się muszę tutaj cofnąć. No i na przykład któraś z tych mieszanek, na przykład tą mieszankę ziołową albo te krople. Receptury są dostępne w internecie też, także spokojnie może Pani któraś z nich wykorzystać. Natomiast jeżeli to jest gardła, no to bym dał olejki eteryczne. Natomiast przede wszystkim uważam, że to jest deficyt odporności i trzeba po prostu tą odporność sobie poprawić. Kolejne pytanie. Stosuję płyek pszczeli w kapsułkach. Jak można długo stosować? To wszystko zależy z jakich przyczyn Pani co stosuje. Generalnie nie ma tutaj przeciwwskazań do stosowania przewlekłego. Na przykład w przypadku chorób prostaty, przerostu prostaty czy choroby nowotworowej prostaty, to możemy stosować przewlekle. Czyli na przykład kobiety w ciąży też przewlekle. To tutaj nie ma jakby takich przeciwwskazań do tego, żeby stosować długo. Warto tylko wiedzieć, czy ten pyłek jest zmikronizowany w tych kapsułkach, bo czasami tak nie jest. Jakby nie był zmikronizowany, no to zawsze może Pani zrobić coś takiego. Otworzyć kapsułkę, one się otwierają, pyk, na łyżeczkę miodu zabełtać i to wtedy będzie lepiej się wchłaniać z tym miodem. Teraz tak, tutaj następny pytanie. Stosuję miód przy przeziębieniu pod język do rozpuszczenia, nie jem jedną przez godzinę. Nie, no bez przesady, no przecież jakaś to są takie, to się tak nie stosuje miodu, no gdzie tam miód, tam ten sposób. Miód, każdy, to są dwa takie czynniki, które zwiększają wchłanialność substancji ziołowych naturalnych. Po pierwsze, nie wszystkich, nie tylko naturalnych, ziołowych, każdej substancji. Alkohol wchłania szybciej, powoduje wchłonięcie szybciej i cukier. Zatem miód się wchłania błyskawicznie.
Pod język okej, okay, no można, no, ale tutaj jama ustna w zupełności jest dobrym miejscem całości, żeby się wchłonąć. Pod językiem jest taki splot podjęzykowy, gdzie wchłanialność jest od razu do krwi i to jest jakby jakieś rozwiązanie, ale nie godzinę, no przecież pani się katuje. Niech pani sobie zje. Życzę pani smacznego. Pszczelarz troszkę przesadził, mówiąc krótko. Dobrze, kolejne pytanie. Dziękuję bardzo za wszystkie miłe tutaj gesty w stosunku do mnie, bo widzę, że dużo tych gestów mamy. Sekundka, mi się uciekło mi troszkę. Będzie mieć sekundkę, dużo pytań. Już kurczę, mi coś tu poleciało. Czy się cofnąć wyżej? Dobrze. Teraz kolejne pytanie. Jeżeli chodzi o olejki eteryczne, to typowo patrząc, nie wlewamy bezpośrednio do wanny. Olej unosi się na wodzie, woda wzmacnia działanie, można poparzyć sobie skórę miejscowo. No akurat ten produkt, który my używamy, który my zalecamy tam, to jest roztwór olejków alkoholu i one nie są takie po prostu stężone. To jest taka, dlatego możemy tutaj spokojnie sobie do tej wanny zastosować. Sam olejek eteryczny rzeczywiście się unosi i jak go nie zabełtamy dobrze wodą, to może nam spowodować takie działanie. Ale jak go wlejemy, taki czysty olejek w czasie, gdy woda się wlewa do wanny, to wtedy powstanie w obrębie całej przestrzeni wodnej taka emulsja. Także w trakcie, jeżeli wlewamy czysty olejek, to w trakcie napełniania tej wanny bym sugerował. Bo czy pod koniec napełnienia tej wanny, już tam w tej łazience jesteśmy. Natomiast to jest pewne niebezpieczeństwo, gdybyśmy wlali, skropili tą wannę olejkiem z wodą już zastojącą i to tym weszli. To rzeczywiście osadzi się w naszym ciele i może spowodować krzywdę. To jest prawda. Następne. Tak, jak mocna mieszanka do bezpiecznej dyfuzorze lub do inhalacji z ciepłą wodą. Znaczy się chodzi o mieszankę, to co my tutaj stosujemy, co my zalecamy, chodzi o olejki eteryczne. Dyfuzor, proszę Państwa, to taka substancja, taki rodzaj takiego podgrzewacza, można powiedzieć, czyli nie mamy tylko kominka, tylko taki podgrzewacz też elektryczny, to też to może być, to jest zwany dyfuzor, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, co to znaczy. I no, tutaj jest musimy akceptować zapach. Musimy akceptować tą obecność tego olejku w naszym środowisku. Tutaj ile się da, tyle się daje. Ile po prostu akceptujemy. Jeżeli czujemy, że to jest za dużo, to za dużo. Ja tutaj nie określam dawki. Przy dawkowaniu tego typu, bo jak podajemy coś bezpośrednio do organizmu, w aerozolu na przykład, to one mają swoje, te atomizery, czyli te psikadełka, mają swoją dawkę określoną. Także to wtedy ma znaczenie. Natomiast tak to ja tutaj nie znam żadnych dawek, które by tutaj były po prostu aktualne. Chyba, że coś nie zrozumiałem z tego pytania, ale mam nadzieję, że o to chodziło. To pani doktor się akurat zapytała. Dzień dobry. Czy pierzga będzie mieć podobne działanie jak pyłek? Tak, jak najbardziej. To nawet jest taka lepsza forma. Uważa się za pan profesor Kędzio uważają za lepszą formę stosowania. Także to jak najbardziej może być. Spróbuję może z telefonu troszkę poczytać, bo może będzie mi łatwiej. Chyba tak. Bardzo proszę o informację, jak sobie radzić z haluksami i ostrogami. Szanowna Pani, no tu akurat nie jest zgodne z tym tematem, co mamy dzisiaj, ale oczywiście jak najbardziej. Nie ma żadnego problemu. Ostrogi leczy się błyskawicznie ból, bo to nie ostroga boli, nie ten dziób, który tam wystaje boli, tylko boli przykurczony mięsień brzuchaty łydki, który się owija wokół pięty, zaczepia się tam właśnie i w ścięgnem Achillesa i powoduje, proszę Panią, ten ból. I trzeba tylko zastosować terapię rozciągającą, najlepiej po izometryczną relaksację mięśni,
tudzież działanie miejscowe i będzie pani miała spokój z ostrogą, z bólami związanymi z ostrogą. A co do haluksa, bardzo, bardzo podobna sytuacja. Da się zlikwidować dolegliwości bólowe, dość łatwo, takich pacjentów też mamy bardzo dużo. Natomiast co do zmiany estetycznej, czyli jak jest paluch jest koślawy, już wykoślawiony, to tego się nie da zrobić w inny sposób, tylko operacyjnie. Ale dolegliwości bólowe da się zlikwidować. Bardzo często. Rzadko się nie zdarza, żeby się nie udało. Czy propolis można stosować profilaktycznie? Oczywiście, że można. Jak wyłączyć paciorkowca? Mam od 20 lat. Paciorkowca. Przypuszczam, że chodzi o paciorkowca, który jest zlokalizowany w gardle. Znaczy tutaj trzeba by było w przypadku trudno gojących się, trudno leczących się infekcji. I tu na przykład mamy, załóżmy, paciorkowca. Przypuszczam, że pani ma paciorkowca w migdałkach. Tam są takie lakuny, takie miejsca trudno dostępne do działania antybiotyków, ale nie do działania układu odpornościowego. Dlatego ja bym sugerował, że pani sobie zastosowała, proszę panią, mieszanki ziołowe. Może ja do nich sięgnę, cofnę się tutaj troszkę. Proszę pani. Tak, to jest ta mieszanka, pyłek pszczeli, propolis, sok z miąższu, aloesu. Tą stosować proszę sobie przez okres 15 dni, zrobić 2 tygodnie przerwy, znowu 15 dni. Następna mieszanka, miód pszczeli, jeżówka, melisa, kwiat rumianku, owoc róży. 7 dni, 3 tygodnie przerwy i znowu 7 dni. I takich wejść terapeutycznych, dwu bądź tygodniowych, kilka. To może spowodować, że pani uzyska dobry efekt terapeutyczny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to bym zalecił jeszcze taki areozol. Zaraz tu pani go wynajdę, tą recepturę. Areozol, który by też zadziałał bardzo dobrze przeciw właśnie drobnoustrojowo. Gdzie ona tu jest, ten areozol? O, tu jest olejek anyżowy, herbaciany. To jest taki areozol, który my stosujemy i wtedy podaje się go z atomizerem w obręb właśnie tutaj gardła. I taka terapia powinna trwać dłuższy czas. Myślę, że wejść terapeutycznych odpornościowych powinno być 3-4. To powinno sprawę załatwić. I miejscowe działanie tego preparatu, no myślę, że tak z miesiąc bym go stosował. W przypadku tak, tego, co pani tu pisze, skoro pani tak cierpi od 20 lat. Chyba, że pani nie cierpi na to, chyba, że jakaś jest inna, proszę panią, tutaj jeszcze przyczyna tych pani dolegliwości, a to pani jakby na karp temu z tego składa. No to jest do rozmowy. To jest sytuacja do rozmowy. Także zachęcam do jakiegoś kontaktu bliższego. Czy da się wyleczyć zapalenie zatok i alergię? Czy uzyskam głębszą wiedzę w tych kwestiach w państwa książce? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Natomiast proszę pamiętać, że są też. Myśmy alergii chyba robiliśmy na pewno taki webinar, więc zachęcam panią do sięgnięcia troszkę głębiej i tam będzie dużo. Będą takie dwa preparaty, ja nie chcę tu wymieniać nazw, bo nie chcę tego robić w przestrzeni internetu, ale są takie dwa preparaty, które się stosują antyalergicznie. Ja sam stosuję olej czarnuszki siewnej, dzisiaj go też brałem, ten drugi preparat też zresztą. Natomiast to jest jedna sprawa, natomiast to jest kwestia, to co o sobie wspominałem, zapalenie zatok, które się alergiczna sprawa, toczy się cały czas alergia i nadkaża się to infekcyjnie. Więc po pierwsze trzeba hamować alergię, a po drugie należy zastosować coś, co nam spowoduje zwiększoną odporność organizmu, wtedy nie będzie się nadkażać ta sprawa, więc tutaj w tą stronę. Oczywiście, proszę panią, jeżeli pani ma takowe problemy, to też zachęcam do kontaktu. Wtedy dalej już bardziej takiego telefonicznego chociażby albo mailowego. A co z pierzgą? Czy przypadkiem nie ma najsilniejszego działania antybakteryjnego przy produktach związanych z miodem? Propolis jest silniejszy, moim zdaniem. No i takie są badania zresztą. Ale oczywiście pierzga jest fajna, bardzo dobra.
Co można stosować na spierzchniętą skórę wokół ust? No, tu jest problem, z czego to wynika ta spierzchnięta skóra, ale tutaj, jeżeli chodzi o takie działania naturalne, no to ja nie jestem jakby specjalnie zwolennikiem jakichś takich działań jakimiś syntetycznymi środkami, natomiast no, wydaje mi się, że trzeba po prostu nawilżyć tę skórę, ale tutaj nie potrafię Pani powiedzieć więcej na ten temat. Jaki propolis jest najlepszy? Ten, który ma aktywność przeciwbakteryjną, natomiast nie wszystkie mają. Nie wszystkie mają. My badamy, my mamy akurat możliwość, to jest taka zasada ojca Grzegorza była, że jak chcesz stosować zioła, leki ziołowe dla ludzi, to musisz to sam sobie zrób. Taką stosował zasadę ojciec Grzegorz. I my to, tutaj mamy taką możliwość, więc sobie to robimy. I proszę Panią, nie wszystkie propolisy są aktywne mikrobiologicznie. Takim najlepszym ekspertem aktywności mikrobiologicznej propolisu jest Pani magister Elżbieta Hołdarna-Kędzia, żona zmarłego Pana profesora Kędzi. To ona po prostu chyba na świecie najwięcej badań zrobiła w tej kwestii. W Instytucie jest zielarskim w Poznaniu pracuje, włókien naturalnych i produktów zielarskich, to mogę do niej odesłać, jaki jest najlepszy, z jakiego miejsca, ale generalnie jest tak, że my nie wiemy o tym propolisie za dużo, póki go nie zbadamy, dlatego że pszczoła jest oportunistyczna. To jest oportunista. Jeżeli ona potrzebuje propolis do budowy gniazda, jeżeli na przykład taki propolis, kiedy na przykład propolis można pozyskać z, trzeba pozyskać z jakiegoś tam drzew, które tam ona zbiera, no to zbierze, ale jak przyjedzie i zobaczy świeżo wymalowany na przykład jakiś tam przestrzeń farbą, to też weźmie. Jak weźmie, jak zobaczy, że ktoś robią drogę na przykład i tam jest ta smoła, to też tą smołę weźmie. No niestety pszczoły są oportunistyczne. Biorą to, co z czego pozyskać, co pozyskać jest łatwe. Dlatego no, trzeba by wiedzieć. No. Generalnie propolisy są dość aktywne, prawie wszystkie, ale to jest takie najczęściej, prawda? Jak poprawić znacznie swoją odporność? No już chyba powiedziałem właśnie na te produkty, o których pani to mówiłem, to są te właśnie surowce zielarskie. Jeszcze raz na nie wjadę, na te receptury dwie, gdzie te receptury są? Ślepy jestem, bez okularów, ale mam nadzieję, że to jest. No nie muszę na gorzej okularów, gdzieś one to przeleciały. Ten z jeżówką i ten, proszę Państwa, z też otworzę, żeby Pani widziała. O, tu, pyłek pszczeli propolis, miąż aloesu i to jest tutaj bardzo, bardzo dobra, skuteczna metoda. Jak długo stosować pyłek pszczeli, proszę Państwa, no tak powiedziałem, można go przewlekle, można go też stymulacyjnie, na przykład ta mieszanka ziołowa tutaj do immunostymulacji zalecana jest do stosowania przez okres jedynie 2 tygodni z powodu aloesu, bo on przy długim stosowaniu przestaje być skuteczny. Trzeba pulsacyjnie stosować. Tak samo jak mamy tutaj sytuację w przypadku jeżówki purpurowej. Ona jest skuteczna w przypadku 7 dni, a jak stosujemy bardzo długo, to wręcz przeciwnie, działa obniżająco na odporność. Niedługo. Jeżówkę się stosuje krótko. 7 do 10 dni pulsacyjnie. Jakaś skuteczna mieszanka na astmę. Proszę Pana, w przypadku astmy my najczęściej od bardzo wielu lat stosujemy te krople. Sok z babki, odbicia babki lancetowatej, nalewka z kwiatu lipy, nalewka z lukrecji, nalewka z liścia mięty, nalewka z ziela tymianku. To najczęściej podaje się 2-3 razy dziennie po 2 łyżeczki na początku tak dalej, potem zmniejsza dawkowanie, jak pacjent się czuje lepiej. Ale drugim takim ważnym surowcem to jest jeżów, to jest czarnuszka siewna, olej z czarnuszki siewnej, ale w postaci kapsułek. To jest połączenie dwóch takich produktów. Działa najlepiej w przypadku astmy. Trzecią substancją, o którym trzeba rozważać w przypadku astmy,
To jest ta mieszanka ziołowa, czyli przeciwzapalna, bo astma to jest choroba zapalna, proszę pana. Więc działanie przeciwzapalne ma tutaj swoje uzasadnienie. Te trzy receptury bym panu sugerował do zastosowania w przypadku astmy. Tak, córka ma astmę ciągle, flegmę, biegunki, wymioty. Aha, czyli ona ma nie tylko astmę, ale też flegmę, ale też biegunki i wymioty. No tu by trzeba było, proszę panią, jednak ta receptura, co do tego, co powiedziałem temu panu, który zapytał, oczywiście, tej pani, przepraszam bardzo, jest jak najbardziej aktualna. I o ile u osób, u starszych jest taka astma bardziej pozapalna, poinfekcyjna, to w przypadku dzieci praktycznie zawsze to jest astma alergiczna, więc tu sugeruję przede wszystkim czarnuszkę oraz takie preparaty, gdzie jest dużo kwercytyny, z pachnotki, gdzie są inne, imbir. Mamy taką recepturę. Proszę sięgnąć do alergii, do mojego webinaru, tam są wszystkie dokładnie te receptury przedstawione. Ale to, że ma biegunki i wymioty, to jeszcze pokazuje, że tam jeszcze coś innego jest. Być może ona ma po prostu też alergię na poziomie jelit. I tutaj warto byłoby wtedy zastosować mieszankę ziołową, o której też już była kiedyś mowa. Rumianek, babka lęsotowata, czarnuszka, kminek, anyżek, koperek. To ona po prostu też może być tutaj skuteczna. No, także to jeżeli chodzi o to, czy dwutlenek krzemu dodawany do składu produktów leczniczych jest zdrowy. Tak, to jest w ogóle, nie ma się czym przejmować, to jest taka substancja, która powoduje, że on się usypliwa staje ten. Także nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa. Jakieś skuteczne środki na nużeńca. No to jest trudna do leczenia infekcja. Ja tutaj sugeruję stosowanie substancji o działaniu immunostymulującym, to tutaj, bo jeżeli my mamy kłopot z leczeniem jakiegoś, czy pasożytów, czy infekcji, to trudno, na przykład boreliozy, załóżmy, to też jest oczywiście bardzo trudna do leczenia infekcja i tutaj ja zalecam antybiotykoterapię, oczywiście nie agresywną miesiącami, tylko taką 2-3 tygodnie, natomiast w osłonie substancji naturalnych ziołowych i wtedy też zalecamy sukcesywne stosowanie antybiotyków. I też w przypadku tego nużeńca to może być skuteczne. Druga sprawa to jest czarnuszka siewna. Znowu się do niej odwołam, dlatego że w badaniach, które znamy, czarnuszka siewna powodowała również, proszę Państwa, działania na pasożyty nie będące tylko w przewodzie pokarmowym, ale w innych częściach organizmu. A trzecia sprawa to, proszę Państwa, ta tutaj mieszanka, to połączenie, już tu Państwu wyjadę z tym połączeniem. Ta receptura na niebieskim, na błękitnym kolorze, czyli pyłek pszczeli, propolis, miąższ aloesu. To jest mieszanka, która była stosowana, ten preparat był stosowany w kilkuset dzieci, kilkuset, myślę, że nawet kilku tysięcy chyba. No tak, bo tyle było produktów wtedy wysłanych do Kamerunu. Dzieci kameruńskie, które były pod opieką naszych sióstr salezjanek, palotynek, i tam z miejscowymi lekarzami było to uzgodnione i oni stosowali jako profilaktykę takie właśnie połączenie tego preparatu konkretnie i okazało się, że bo siostry miały określać, jak często te dzieci mają absencję szkolną i po stosowaniu tego preparatu zgodnie z zaleceniami, czyli dwa tygodnie, one obserwowały, że absencja szkolna u dzieci jest dużo mniejsza. I dlaczego to do pani mówię o nużeńcu? Co jaki ma związek z nużeńcem? Dlatego, że tam często dzieci mają absencję szkolną z powodu pasożytów różnego rodzaju, substancji, które u nich pasożytują i to powoduje, także tego typu działanie, immunostymulacja, tutaj akurat chodziło o nią, albo o też działanie bardzo silne propolisu, on działa na malarii również, powodowało ono działanie takie, że te dzieci nie chorowały, w związku z tym chodziły do szkoły, bo tam dzieci chcą chodzić do szkoły, dlatego że mają tam też posiłki. Więc to nie ma tak, że tam ktoś nie chodzi, bo mu się nie chce, no nie? Tam mu się chodzi, bo mu się chce jeść.
Tak więc to na pewno tutaj zaobserwowały te siostry właśnie tego typu korelacje. Po stosowaniu tego preparatu, tej receptury były takie rzeczy, więc tak podejrzewam, nużeniec, ale nużeniec jest ciężka sprawa do leczenia. Dobra, idziemy dalej. Krople, w momencie jakiej skutecznej szczotki na nożnicę, krople geriatryczne, jak długo stosować i jakie dawki. No, panią, ja zalecam pacjentom do stosowania przewlekłego. To jest taki środek, który ma tam w swoim składzie głuk, miłożąb, karczoch i no to rewelacyjnie działa u osób starszych, właśnie no, daje energii. No są jeszcze inne środki, ale to jak najbardziej bym sugerował. To można dać przewlekle, nie ma problemu żadnego. Można to sami, jeżeli ktoś to stosuje na przykład do redukcji ciśnienia tętniczego krwi, to zmniejszać dawkowanie, ale generalnie DeLong można cały czas brać. Jakie zioła stosować do rzucenia palenia papierosów na kasie palacza? No niestety nie ma takich, nie znam ziół, które powodują, że się łatwiej rzuca papierosy. Chyba że ktoś pali kompulsywnie, wtedy preparaty o działaniu uspokajającym. Tu ma pan dwie. Pierwsze te krople i te kapsułki, jakąś kompulsywnie pali, bo jak go się troszkę wyciszy i ten stres się mu obniży, to on może wtedy palić mniej. Ale no to w takim mechanizmie, jak ktoś pali, ale normalnie to jest bardzo trudny problem. Ten kaszel palacza, dziękuję za to pytanie, dlatego że ja zapomniałem o tym powiedzieć Państwu, miałem w głowie, ale mi jakoś potem wyszło. Kaszel palacza, wiecie dlaczego kaszel palacza jest tym kaszelem palacza? Kaszel palacza dla tych, co nie palą, to jest kaszel, który się pojawia w godzinach rannych, gdy ten palacz wstaje i kaszle tak po prostu wilgotno, mokro, dudni wręcz w tej łazience. On po prostu kaszle dlatego, że w nocy ten nagłąbek migawkowy zaczął działać, bo w ciągu dnia nie działał. Bo jak ktoś pali, to nie odkrztusza, bo dym tytoniowy paraliżuje te migawki i one nie robią takiego ruchu, tylko leżą zwiędłe jak lilia. Dopiero jak przestanie taki delikwent palić, no to one w nocy zaczynają swoją robotę. No takie bidne, kochane migawki. Proszę Państwa, ale także dajmy swoim migawkom odpocząć, nie palmy papierosów. Ale jak to przyspieszyć? No naprawdę, no jak ktoś pali kompulsywnie, stres pobudza, to te dwie receptury. Ale trzymam kciuki, bo to jest czasami bardzo ciężkie. Ja nie oceniam tych ludzi, bo naprawdę są ludzie, którzy łatwo rzucają palenie, a są tacy, co po prostu są głęboko uzależnieni. I tych drugich mi najbardziej żal. Co działa przeciwkaszlowo? Proszę Państwa, przeciwkaszlowo działają te produkty, które hamują, które powodują, iż nasze oskrzela, już może tutaj będzie prościej, o. Przeciwkaszlowo działają te produkty, ten na przykład i ten, które powodują, że nabłonek w naszym gardle się odbudowuje i chowa te receptory kaszlowe, nie są one pobudzane. I wtedy się stosuje te mieszanki i one przyniosą dobre efekty. To działa przeciwkaszlowo. Oczywiście może pani brać syrop z dokrometorfanem, ale to jest w ogóle bez sensu. Zwłaszcza jak to jest ten kaszel w ciągu dnia, bo jak to są nocne kaszle, które powodują, że nie śpi ktoś, no to jest trudno, trzeba brać, przynajmniej, ale tylko w nocy. Bardzo proszę przypomnieć, jaka forma pyłku pszczelego jest najlepsza do przyswajania. Najlepsza do przyswajania jest forma zmikronizowana. Mikronizat, ale może pani też przyjąć pyłek pszczeli w ten sposób, że pani obnóża te kuleczki, rozpuści w wodzie, poczeka 12 godzin, znaczy rozpuści przez poczekanie 12 godzin w wodzie, doleje tam jeszcze, tam wezmę dwie łyżeczki miodu i tak jak pani taką emulsję wypije, to pani będzie miała ten efekt też dobry. Dobrze. Czy mogę prosić o kontakt w sprawie herbatek dla córki i czarnuszkę? To mam nadzieję, że tutaj organizatorzy, na przykład na pewno mogę podać telefon 33 861 8671. Taki telefon jest, natomiast mam nadzieję, że tam, albo po prostu napisać sobie tam na Facebooku i tam będzie pani zadowolona. I teraz tak, skontaktuj się, naturopata ma to akurat
Czym poprawić wchłanianie potasu, aby zrezygnować z syntetycznych leków? Wchłanianie potasu jest dobre, natomiast chodzi o to, że może Pani zastosować takie produkty spożywcze, które mają dużo potasu. I to generalnie potas jest w warzywach i owocach. Natomiast takim sztandarowym produktem z dużą ilością potasu jest sok z pomidorowy. To tam pomidory mają bardzo, bardzo dużo. Banany mają bardzo, bardzo dużo potasu. Raczej w tą stronę bym Pani sugerował stosować. Dobrze. Drodzy Państwo, chyba się, że tak powiem, wszyscy już tutaj wszystkie pytania zostały odpowiedziane. Na wszystkie pytania. Gdyby coś Państwu przyszło do głowy, jestem do dyspozycji. No mówiłem, że będzie dzisiaj długo, no i było. I było rzeczywiście 1,5 godziny prawie. Jezu, no. No tak się też wydaje. Proszę Państwa, będziemy niedługo o czymś mówić nowym, tylko zapamiętam, nie pamiętam, jaki tam był kolejny. Chyba o smogu chodziło za jakieś 2 tygodnie. Czy też 3, jak to jest tutaj, żeby Wszystkich Świętych, 11 listopada. No może za 2 nawet. Będziemy mówić o smogu i to, jak się przed tym smogiem uchronić, bo smogowy czas przychodzi. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i niniejszym kończę moje gadanko. Do zobaczenia.